Witam, ja jestem Paxon. A w dzisiejszym odcinku z gry Scrap Mechanic chciałbym Wam zaprezentować maszynę kroczącą. Jest ona zbudowana na podstawie mechanizmu, który zaprojektował naukowiec Theo Janssen, nie wiem, jak to się wymawia. I on polega na tym, że po prostu to jedno kółko, które się kręci, napędza nam dwie nogi. Jak widzimy, mamy bardzo fajne, łagodne chodzenie. Wszystko bardzo fajnie działa, nie przewraca się, jest stabilne, nie miota nami za bardzo. Ogólnie jest to fajny mechanizm. Dodałem możliwość skręcania, jak widzimy, i zrobiłem to po prostu na podstawie błędu z tym. No, suspension po angielsku, jak to się nazywało, z zawieszeniem. Jakby ktoś tego błędu nie znał, to zaprezentuję go na samym końcu odcinka. No i co? Co wy myślicie? Napiszcie w komentarzu, bo mi się bardzo podoba ten mechanizm. Mógłbym patrzeć, jak to idzie przez cały dzień. I za chwilę przejdziemy do poradnika, jak takie coś zbudować. A właściwie w poradniku to pokażę nie całość, a pokażę tylko... Ups. I przewrócił się. Tak, czasami to skręcenie się trochę buguje, jak widzieliście. Ale nie jest źle. Odwróćmy sobie. No i całość wygląda tak. Trochę jest tutaj dużo łożysk. Jest wykorzystana spawarka. Czyli ostatnie napędne narzędzie. I no to już tyle. Możemy przejść do poradnika. A więc... W części poradnikowej zbudujemy tylko dwie nogi z tamtego mechanizmu, przednią i tylną, ponieważ nie ma sensu budować całości, bo to jest to samo. A więc, na początek obieramy sobie jakąś wartość, że wezmę 7. I tak, stawiam łożysko i liczę sobie 7 minus 1, czyli 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 klocków przerwy i stawiam na 7 łożysko znowu. Teraz tak. Nie, chwila, tutaj stawiam blok, dopiero potem łożysko. Dobra, teraz od tego buduję sobie na słupek taki jakby o długości 7 właśnie klocków, o długości naszej wartości, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I tutaj robię to samo, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tego nie potrzebuję, idź stąd. Dobra. Sobie to załatam tylko. Jak i od tego znowu buduję na 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra. Teraz biorę znowu łożysko i stawiam na początku i na końcu tego. Tak samo z drugiej strony. I prowadzę kolumnę w dół o długości 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chyba tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem. Dobra. Teraz wracam się tutaj. I sobie tutaj buduję znowu dwa łożyska. Tutaj buduję takie coś. Nie do końca. I teraz biorę spawarkę. Jak widzimy, podświetlone tylko jedno. Pamiętajcie, że to musi być na tym. I mam jedno podświetlone. Łapię. Tak przeciągam i mam to zespawane. To samo robię z drugiej strony. Tak. No. To co teraz robimy? Weźmy sobie to w dół. Już jest na dole, nieważne. Chwila. Najpierw się dostanę tam na górę. Tym się podsadzę na przykład. Nie wiem. Tym. Dobra, no bo jak to się tam cofnę. I tak, od tego budujemy sobie klocek w dół. Jeden klocek, czyli na takiej długości 2. I tak, tutaj sobie postawię łożysko od razu i na łożysku klocek. Teraz tak, idę tutaj, bo w sumie to... się tylko dostanę na górę znowu. Tak, od tego buduję znowu kolumnę o długości 7, czyli tak, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Mam tutaj 7 klocków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I z drugiej strony to samo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pamiętajcie, żeby zbudować od tej belki, a nie od tej pionowej, tylko od tej poziomej. I teraz tak. Tutaj sobie przedłużę. Zostawię łożysko, klocek. I teraz zbuduję tutaj w dół taką tą. Jedę sobie. Buduję w dół takie coś. Oczywiście, znaczy chcę was poinformować, że to nie musi być takie coś z trójkątów, to może równie dobrze być takie coś, że poprowadzę sobie w górę jakiś ten, po prostu połączę to po prostu. Zaprezentuję jak. Czy tak można zrobić dla wyglądu z tymi trójkątami, ale można to zrobić po prostu tak, od tego i to zespawać. No. I chyba tak zrobię, będzie szybciej. Teraz tak, biorę sobie znowu tutaj łożysko na dole. Znowu klocek. I teraz łączę to z tym. Tak. Stąd. I spało. No. Jest dobrze. I tutaj już mamy gotowe, teraz to samo zrobić z drugą nogą. Czyli kładziemy tutaj łożysko, klocek, ja sobie przedłużę. Łożysko, klocek i łączymy. I od nogi to samo. Ja przedłużę. Upewnię, że są łożyska wszędzie. Ok, są. Tutaj tak samo, stawiam łożysko, klocek. I wszystko łączę ze sobą. Tylko przedłużę, tak. To niepotrzebnie zbudowałem. I sobie to spawam. I teraz w sumie nasz mechanizm jest gotowy. A, nogę, podniosę sobie, nogę prowadzimy odtąd, od tej, też tej pionowej, znaczy poziomej belki. I prowadzimy sobie po prostu nogę. Sobie krótszą poprowadzę. Taką dotąd mniej więcej. Teraz tak, wchodzimy sobie, albo nie, po prostu tak. Weźmy to, jak to teraz zdejmiemy? Tu mamy takie coś. I tak sobie tutaj stawiam silnik. I łączę silnik z tym tutaj łożyskiem, który będzie nam kręcił tym, co budowaliśmy dwa w dół. Sobie ustawiam, w którą stronę jest przód. Sobie dam guzik. Na przykład tutaj. Łączę z tym, ustawiam mocny na przykład. 3. Ja pozbędę się tego, żebyście wszystko widzieli. Teraz jeżeli to włączę, widzimy, nasz mechanizm już chodzi. I to wszystko. Wszystko działa. Z drugiej strony budujemy dokładnie tak samo, z jednym wyjątkiem, ponieważ z drugiej strony chcemy, żeby... Chwila, wejdę na górę tylko. Chcemy, aby z drugiej strony to było jakby w przeciwną stronę niż jest tutaj. Czyli tak, tutaj zbudujemy najpierw łożysko, klocek, znowu łożysko i dopiero potem budujemy tak jak było. I później stawiamy tutaj tak. Chwila. Czyli stawiamy kontroler, podłączamy do pierwszego i obracamy o 180 stopni. I wtedy budujemy. Znaczy najpierw to robimy, a potem obracamy i budujemy. Tak jak ja to zrobiłem w moim, zaraz pokażę. Proszę, tutaj mamy normalnie. No tutaj mamy z tym jednym łożyskiem. Tu wszystko jest tak samo, tylko to jedno jest obrócone o 180 stopni. Może dosięgnę i wam pokażę. O proszę, 180 stopni.
No. To tyle. Jak zrobić taką maszynę. No. No i dziękuję. A nie, miałem jeszcze pokazać, jak zrobić ten błąd z zawieszeniem, żebyśmy mogli skręcać tak po prostu. To nie jest nic trudnego. Trasa zaprezentuję. Jeżeli sobie zbuduję takie coś tylko. Takie coś sobie zbuduję. Tu sobie postawię krzesło do skręcania. Dobra, jak to zrobić? Kładziemy tak. Łożysko. Na łożysku klocek. I teraz tak, bierzemy sobie zawieszenie, sobie weźmy krótsze, bo zajmuje mniej miejsca. Kładziemy na tym klocku właśnie to zawieszenie. Na tym kładziemy kolejny klocek i obudowujemy to. Budujemy po prostu wokół tego, jakby żeby to blokowało. Teraz sobie podłączamy to do kierownicy. I jesteśmy gotowe. Teraz jak skręcimy. W złą stronę. Teraz jak skręcamy, to jak widzimy, cały nasz pojazd się obraca. To po prostu jest jakiś błąd gry, że tak się dzieje, ale ułatwia sprawę. No, no to dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę i tak dalej. No to cześć.